Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie taki odcinek, zobaczcie. Pan przed chwilą pytał się nas, co to był za market? Dino? Kompas ci zamazł. Idziemy na survivala, takiego trochę bardziej dla melepet, ale... Samochód mamy na E. Tak, samochód... Nagraj to. Samochód mamy na E. Mamy takie założenia, że idziemy sobie do lasu, znajdziemy kawałek jakiejś polany, rozpalimy małe ognisko, upieczemy kiełbasę. O godzinie 12 czy tam którejś w nocy będziemy starali się znaleźć auto po ciemku bez... No trafić do auta. Mamy zamiar odejść na minimum 5 km. Jesteśmy w lesie, jest zima, jest zimno. Pan w markecie pytał się, czy jesteśmy jakąś formacją militarną, bo tak wyglądamy. A ja trochę przypałowo w ogóle... Z kukri chodziłem przy pasie, no bo nie wypiąłem go, wiecie, kukri przy jednym pasie, przy drugim duży Feniks, który nas teraz tam oświetla, latarka. A Marek pije bałagana. Co tam, masz monsterka? Już tak z rana? Monsterek, nie ma tak monsterek o godzinie 20 czy tam któreś, nie? Dobra, idziemy w las, moi drodzy, zobaczymy. Rozpalić ognisko chcemy z krzesiwa. Taki wypad. Wiele rzeczy chcemy, ale ostatecznie to zamówimy taksówkę. Pizzę. No dowóz. Tak. To, telefonu... Ola taksówkę. Zabierzemy się z dostawcą pizzy. To dlatego ty tak mało wziąłeś? Dlatego tak mało jedzenia wziąłeś? No proste. Aha. Dobra, idziemy w las. Zobaczcie, tam będziemy szli. Widzicie? Nie widzicie, bo jest ciemno. Ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Z Feniksem na głowie nie jest strasznie. Patrz. Daję radę. Rafale, co tam strugasz? Patrzcie, Rafał struga wariata już. Dzida. To będzie laserowa dzida. Skąd masz patent na laserową dzidę? A tak. Wykradłem. A teraz taka ciekawostka, zobaczcie, świecimy sobie, a nagle odfalam Feniksa. I teraz zobaczcie, poświecę na drzewa w dal i tak to wygląda. 9000 lumenów. Nie ma? Jest. Daję radę, co? Słuchajcie, kadr macie taki, a nie inny, bo to będzie chyba ciekawsze niż patrzenie na nasze twarze. A przed wieczką mieliśmy, nie wiem ile weszliśmy do lasu, z godzinkę nawet nie jesteśmy. Nie, ile? Z pół godziny? Pół godzinki, Rafał mówi. I Marek zauważył słusznie, że jakieś auto za nami się zawróciło. Stwierdziłem, że no poczekajmy, po co mamy gdzieś coś. Gdzieś coś. Poczekaliśmy, podjechał pan starszy, leśniczy, tudzież myśliwy. Na pewno myśliwy, no bo miał ammo, broń. Bo sobie oczywiście musieliśmy porozmawiać na ten temat. Porównać kaliber. Porównać kaliber. Miał większy, bo my mamy tylko 9 mm. O, smuteczek. Tak, teraz mam jego plecaku. Nie, no ogólnie bardzo fajnie, powiem wam, działają prężnie. Od razu przyjechali zapytać, co się dzieje. Powiedzieliśmy, że jesteśmy grupą porąbańców, którzy sobie lubią połazić po lesie i tyle. Zaskoczenie, że w tak krótkim czasie zorientowali się, że ktoś chodzi im po lesie. Wielkie propsy. Chwilę porozmawialiśmy, ogólnie mili ludzie, z małżonką przyjechał, tudzież z kobietą jakąś, nie wiem. Bardzo miłe spotkanie. No a my co? Rafał, cukier spada. Jadek przebojowy to pewnie wyrwał dopiero. No to co? Chłopaki, trzeba iść ognisko palić, bo cukier spada. Nie? Na polanę wyjdziemy. Śnieg leży w lesie. W lesie? No też go oglądam. Znaczy pewnie można, mi się wydaje, że można rozpalać, ale nie jak jest zagrożenie pożarem w suszę. No tylko na pewno. A to słuchajmy Rafała, bo to może być coś ciekawego. To ja to oglądałem jakieś ponad pół roku temu, to tak nie przyszło dokładnie. To po co to oglądałeś, jak już nie pamiętasz? Mówię, że można rozpalić ognisko w lesie. Tak? Nie ma, że jest to prawnie zakazane. Po prostu trzeba myśleć, co się robi, żeby nie było, że jest susza jakaś, rozpala się ściółkę i zaraz nagle parę hektarów się jara. Tak.
prostu. No my zobaczymy, być może wyjdziemy na jakąś polanę, żeby rozpalić, być może w lesie, no zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. Na razie coraz bardziej zbaczamy z drogi, bo mamy zamiar się zgubić, żeby później się poszukać. A teraz, moi drodzy, skurujemy brzozę. Bo jak wiadomo, brzoza nawet jak mokra, pali się i można jej użyć jako rozpałki. I zaznaczyć trzeba, że skuruj... Znaczy, przynajmniej teoretycznie, sprawdzimy to w praktyce. W praktyce będziemy dzwonili po pizzę. Tak. Ogólnie jest zmrożona i się ciężko skuruje. Próbowałem kurkim, ale kukim. Ale ciężko, więc łatwiej rad zrobić tutaj robotę. A kwestia jest też taka, że jak widzicie, obieramy, skrujemy powalone drzewo, żeby nie było, że coś tutaj niszczymy względem jakichś drzewek żywych. Ty, Rafał, słucham. Skoro Marek został tam, ty bierzesz ode mnie rzeczy, a drugą ręką trzymasz latarkę, a ja to skrobię, to kto to nagrywa? O kurwa! Misiu Szatek? W końcu wróciłeś po tylu latach. Za późno, wyjąłem kamerę, bo chciałem wam pokazać, jak tutaj się przebijamy przez takie chaszcze, gąszcze. Tutaj mamy, nie, pająk jakiś był, chciałem Marka zapytać, jaki jest, ale uciekł. Marek pewnie by wiedział, co to za pająk. Także nie ma tak jak w środku nocy sobie łazić po takim fajnym lesie. O, powalone drzewo, możemy obejrzeć. To jest coś. Ogólnie jak się chodzi w takim terenie, nie jest zimno, jest przyjemnie bardzo. Mimo że jak widzicie, para z ust leci. Jest bardzo przyjemnie. Tu jest fajne miejsce, można by było sobie zrobić ognisko pod takim względem, że mamy gdzie usiąść. Mamy rozpałkę. To może czas poszukać patyczków. Rafał ma patyczka. Żona chce, żeby Rafał frytki zamówił. Rafał, zamawiaj frytki. Rafałowi spadł cukier, trzeba rozpalać ognicho. Miejsce jest ogólnie całkiem... Kto już wpierdzielił pół swojego zapasu. Przepraszam. Na 3 dni z jakieś 6000 kalorii. Przepraszam, bo Azja jest jeden tylko Kinder Pinguin, to jest survivalowy Kinder Pinguin. W sensie... Tak. Ogólnie tutaj będziemy rozpalali ognicho. Tutaj mamy gdzieś tu była przecieżką jeszcze powalona brzoza, jakbyśmy potrzebowali troszeczkę więcej rozpałki. Maruś tutaj ma tą... A patrzcie, ten też ma Pringlesy. Patrzcie, pokaż Maruś, co tam masz. Pokaż, ja co tam ci... A jak? Pringlesy mu wystają. Znalazłem w lesie. Rafał tutaj układa tak ładnie. Dobra, Maruś, przejmij stery. Serio, to chcesz rozpalać, jak my nie mamy nic poza tym? No, się będziemy improwizować. Ty mówił, że wziął normalne krzesiwo. Jedyne, jak nie. Dawaj, to się wytnie za pałkami pod pal. One eternity later. Dawaj, zapalnij. Maruś, te chusteczki coś mokre są. Co ty z nimi robiłeś? Są krótkie. Nie ma żaru żadnego. Ale rękawiczki już na nie się zjarałeś. No też mi się robiłem. No i to teraz ty. Dobra. Z szyszkami? Wydaje mi się, że lepiej jakbyś to na środek, nie żeby tam spadł ten żar. No i właśnie... To się włoży, co ja to się wkłada tutaj. Tu 1-2 dolara. No. Dmuchaj. Proszę, jak to się robi. Melepeto. Weź to i od razu podłóż pod tą brzozę. Proszę, tyle czasu nie mógł rozpalić. Maruś, według aparatu, ile mi to zajęło? 2 minuty 10 sekund. Łącznie z naprawą tego ustrojstwa.
Tak, gdzieś tam skubałem te brzozy. Dwie noce później. Chłopaki rozpalali, kreator jeszcze haratał trochę brzozy. Oczywiście zapałki poszły w ruch. W sumie Rafał się niecierpliwił, ja bym jeszcze na krzesiwie został. No ale ważne, że coś tu się pali. Dwie noce później. Pali się to? A coś tam się pali. Rafał, mam większą niż ty parówę. Co się stało się? No mam większą od Rafała, nie? No. I po półtorej godziny ognisko nasze zaczyna się rozpalać dopiero. Jedzenie już jest zjedzone. Tak, zjedliśmy na zimno, nie wytrzymaliśmy. Popełniliśmy kilka błędów. Rafał zaczął od razu kiełbasę wędzić, jak tylko krótko podpalił się. Jako chusteczka zaczęła płonąć, Rafał wyciągnął kiełbasę już do ogarnięcia. Nie było wystarczająco dużej temperatury, żeby jakieś większe kawałki się nam zajęły. I z tym był troszeczkę problem. Po tym jak już zjedliśmy, napoiliśmy się, to postanowiliśmy rozpalić sobie ognisko dopiero. Robiliśmy trzy papieżaki. Właśnie, dasz mi wodę, tak przy okazji? Wodę byśmy sobie podgrzali. Taka ciekawostka, jeżeli ktoś nie wie, to w ten sposób sobie możecie podgrzać wodę. I mam. Się ma na górze. Nie, za mało wody, boję się, że może... Nie, będzie dobrze. Nie, od góry może za mało wody. Ale w każdym razie jest to pomysł. Jeżeli ktoś chce sobie troszeczkę podgrzać wodę, nic się nie stanie w ten sposób. Tylko, że tak jak mówię, jest za mało wody już. Do rozmiarów wody. To prawda. No i co, udało nam się rozpalić, zjedliśmy kiełbachy. Ja w sumie jeszcze mam jedną kiełbasę. No ale nic, rozpalamy dalej ognisko i sobie posiedzimy tak. I później w środku nocy będziemy próbowali bez GPS-a, bez żadnych innych pomocy wrócić do domu. Wrócić do auta w zasadzie pierwszy. Poczekaj, dziwny kształt. Skurczyła się od góry. No i tyle. Jesteśmy już trzeci dzień. Jak to mówi Rafał, kreator zaczął tworzyć prymitywne narzędzia do dmuchania. Zjedliśmy już Marka. Tak. Marka już nie ma. Smacznawy. Także zobaczcie, rozcięta butelka. Tutaj takie coś na kciuka. Na przykład możecie dać łapkę w górę za to. I ruszacie kciukiem. I patrzcie, to się w końcu rozpaliło. Pierwszy raz chyba dzisiaj. Może to i głupie, ale działa. A ten ruch ma każdy facet przećwiczony. Tak. No i zobaczcie, w końcu coś z tego wyszło. Patent, z którego się ten śmiał, oto osobnik. Ktoś teraz wyleguje przy ciepełku ogniska. Aj. Utrzymaliśmy. Jak parzy. Jak parzy. Tutaj nam się suszą, zobaczcie, dookoła takie drewienka, które sobie zaraz jeszcze dołożymy. To się nawet też przyjarało, trzeba odsunąć kawałeczek. Ognisko się pali. Coś z tego wyszło. Pomijmy, że to trwało 3 godziny, bo mnie nie chciał słuchać, żeby utrzymać temperaturę. No ale udało się, wspólnymi siłami. Powiem wam, że z czego jestem mega zadowolony, to tak może by the way, jeżeli będziecie chcieli, to wam mogę powiedzieć coś o tym na jakimś filmiku. Może coś zrobię, ale parzy w oczy. To jest ten kukri, którym troszeczkę nacięliśmy już z jakichś powalonych drzew i jest ciągle fest ostry. Myślałem, że on się gdzieś może uszczerbi powolutku czy coś. A powiem wam, że cały czas jest... Tu można zgasić latarki, żeby nie wyczerpać baterii. On mówi o wyczerpaniu baterii do kreatora. Panie, ile ja tego mam? Chyba to na minimalne kończy. Także kukri dało radę. Rozpałka z brzozy też dała radę, chłopaki mieli rację. Ale lepiej się palić ze świeżej. Ze świeżej, bo są te soki jakieś eteryczne, olejki. Tak? O Jezu, jaki gorąc, nie mogę. Tak, dokładnie, jesteśmy teraz nawaleni brzozą. Od tych olejków eterycznych. Dobrze, że eteryczne, a nie... Markowi brzuchu burczało. Tak? Tak? Nie. To co to było? Na nowym boku leżysz. Jakiś głos. No to moi drodzy, doszliśmy. Ja wielokrotnie. Nie mamy za bardzo pojęcia, w
którym momencie poszło coś nie tak. Zobaczycie to pewnie teraz na zdjęciu, jaki piękny klucz wiolinowy zapewne żeśmy odwalili. Ale wyszliśmy, tak jak auto teraz jest, wyszliśmy od tyłu auta w tamtym kierunku, a przyszliśmy stamtąd przed chwilą. Z drugiej strony, więc tak, jest okej. Okay. Znaczy jest opcja, że ktoś nam obrócił auto. Tak, być może ktoś nam obrócił auto. Tylko, nie. Że szlaban był... Szlaban przenieśli. Tak. No gdzieś wcześniej pykło, wiadomo, w lesie, w nocy jest troszeczkę ciężej. My też nie zgrywamy tutaj jakichś, nie wiem, bushcraftowców, survivalowców. Nie. Poszliśmy sobie po prostu na jakąś przygodę. To były trzy osoby, które nie mają pojęcia o nawigacji jakiejkolwiek. Jak? W dzień nie mam. Mapy pojęcia. Google są, nie? No. W dzień nie mam, ja mam ogólnie zawsze dobrą orientację, jeżeli o to chodzi. I w dzień nie mam problemów. Gdzieś idę w las, cokolwiek, jakieś tam można było chodzić kiedyś z wykrywaczami metali, szukać czegoś, nigdy nie było problemu. No, no w lesie, trochę... las w nocy inaczej wygląda jednak i jest... Wyszliśmy w pewnym momencie na taką ścieżkę i... Ty, Rafał, patrz, ślady są. To chyba nasze. Tylko czemu w tym samym kierunku, w którym idziemy? Mniej więcej tak wyglądało. No Rafał tutaj widzicie, kondycyjnie trochę chłopak się zajechał. Bo żeśmy zrobili kilometrów, no od północy zrobiliśmy... No coś w okolicach 7-8 kilometrów będzie, bym powiedział. Spokojnie. 7-8. 7, nie, więcej będzie. Czekaj, tam było 5, 6... No na pewno do północy... Nie, no 7-8, dobrze mieliśmy mówisz. Ponad 10 tysięcy kroków. Nie wiem ile to jest kilometrów, to chyba nie. O, ciężko to przeliczyć, ale... Coś w okolicach połowy z tego. Czyli w okolicach 5 kilometrów. No i teraz to zrobiliśmy ponad 1. Tak. No to ja bym powiedział, że to będzie coś 7 kilometrów. Ale ogólnie fajnie było. Mi się przynajmniej podobało. Auto zostało całe na szczęście. Las ładniejszy za dnia czy nocą? Przynajmniej w niej nie wdepniesz. Nie no, ogólnie bardzo, jak dla mnie, bardzo pozytywny wypad. Zjedliśmy sobie zimne, fajne kiełbaski. Jak już skończyliśmy jeść kiełbasy, to rozpaliliśmy ognisko. Było bardzo fajne, naprawdę było ciepło przy tym ognisku. Oczywiście odchodząc ugasiliśmy je, zalaliśmy je wodą i nie tylko. Nie no, zakopaliśmy. Zakopaliśmy, też zalaliśmy wodą. Zasypaliśmy ziemią. Także pod tym względem jest wszystko w porządku. No i co? I taki nasz pierwszy wypad. Rafał chciał dzisiaj oczywiście nocować tutaj w tym lesie. To był taki jego pomysł, ale powiedziałem, słuchaj, małymi krokami spróbujemy. Także dopiero jutro idziemy nocować. Znaczy, wiesz, chodziło mi o to nocować, że wiesz, tam bym poszedłbym w tamtą stronę z jakieś 2-3 km. Tam się przykimał, to nie musiałbym na raz chorobić 7. Nie, no ogólnie mi się daje, że było w porządku. No ogólnie było w porządku. Jeżeli wam się podobało, upalnijcie łapki w górę. Możemy parę takich wypraw nagrać, możemy coś o nożach porobić. Jakieś filmiki krótkie, jeżeli ktoś chce. Tam już na live ostatnio w piątek mówiliście na kreatorze. No i tyle. Taki krótki nasz wypad, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka. A to zobaczcie, idziemy z Markiem. Tydzień dokładnie, nie, 6 dni później. To wam wrzucę do tego samego materiału. Byliśmy na podobnej wyprawie. Znowuż mamy noc i jesteśmy już na powrocie. Kiełbaski zjedzone. Zobaczcie, jaka jest widoczność. A w zasadzie jej brak. Silent Hill. Zaraz będą, co to tam było Silent Hill? Zombiaki? Czy co to tam? Co to były? Nie wiem, jakieś demony. Demony będą zaraz wyskakiwały i robił RAA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 A
Da ta mgła. Tak wygląda ta mgła, nawet w aucie. Jest masakra.